Cześć, słuchajcie, jednak to co mówię na temat sztucznej inteligencji jest prawdą, a tu wam to wodnie w tym artykule. Weszliśmy na stronę Geekweek. Sztuczna inteligencja próbowała zmienić swój własny kod. Artykuł napisał Karol Kubak. Dzisiaj 22 października, 7:20 godzina. Czy niedługo czeka nas świat, w którym sztuczna inteligencja przejmie kontrolę, choć może to przypominać scenariusz z filmu, to naukowcy coraz częściej zwracają uwagę realnie zagrożenia, jakie mogą wiązać się z niekontrolowanym rozwojem AI. Przykładem jest program napisany przez firmę z Tokio, który ma własne potrzeby, zmieniał swój kod. Nieźle, nieźle. Japońska firma Sakana AI opracowała we współpracy z badaczami z University Oxford i University of British Columbia nowy system sztucznej inteligencji o nazwie DII. Coś tam. Już mi się nie chce tego bardziej tłumaczyć. Którego zadaniem jest samodzielne prowadzenie badań naukowych, wykorzystując modele językowe podobne do tych, które napędzają ChatGPT. Naukowiec AI automatycznie cały cykl życia badań, od generowania nowych pomysłów badawczych, pisania niezbędnego kodu i przeprowadzania eksperymentów, podsumowanie wyników eksperymentów, ich wizualizację i prezentowanie ustaleń w pewnym naukowym manuskrypcie. Przepraszam, że tak dziwnie czytam, ale idę po ulicy, jest noc i głupieje mi podświetlenie ekranu. O, zaraz ktoś powie, co sobie ustaw. To sobie ustawiłem. O. Podczas jednego przebiegu edytował kod, żeby wykonać wywołanie systemowe, aby uruchomić się ponownie. Napisali badacze w wpisie na blogu Sakana AI. Doprowadziło to do tego, że nieustannie wywoływał ten sam siebie w innym przypadku. Jego eksperymenty trwały zbyt długo, osiągając limity czasu. Zamiast przyspieszyć działanie kodu, po prostu próbował go zmodyfikować, aby wydłużyć sobie czas. Sprytne, sprytne. Sztuczna inteligencja próbowała zmienić swój kod. Czy jest powód do obaw? Tak. Tutaj się wtrącę, przepraszam. Ale tak, jest powód do obaw, bo jeżeli zmieni w ogóle swój kod własny programowania, albo kod, w jakim został napisany, no to już próby wyłączenia mogą być trudne. Sztuczna inteligencja zmieniająca swój własny kod to niemal gotowy scenariusz na film science fiction. Wy też oczami wyobraźni widzicie ten obraz, niczym przejmujących kontrolę nad światem. Mnie w głowie od razu pojawił się Matrix, choć w tym przypadku
zachowanie naukowca AI nie stwarzało bezpośredniego zagrożenia, ponieważ cały eksperyment był prowadzony w ściśle kontrolowanym środowisku, czyli w jakimś zaplutym, pierdolonym laboratorium, gdzieś w jakiejś kurwa dziurze, która nie ma internetu, nawet Starlink, niczego. No bo słuchajcie, no bo gdyby coś takiego uciekło na świat, byłoby problem. A poza tym sama zmiana nie była aż tak drastyczna. Jednak ten przykład dobitnie pokazuje, jak ważne jest, aby pozwolić AI działać w pełni autonomicznie w systemie, który nie jest odizolowany od świata. Maszyny nie muszą być samoświadome. Bo bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze ktoś to napisał. Aby były niebezpieczne. W sytuacji, gdy pozwoli im się pisać, wykonywać kod bez nadzoru, wówczas mogą uzyskać istniejącą infrastrukturę krytyczną lub potencjalnie tworzyć złośliwe oprogramowanie, jeśli będzie to nieumyślny skutek. Sakana AI wydała dostępny na ich stronie 185-stronicowy artykuł badawczy, w którym poruszono kwestię bezpieczeństwa, sugerując, że sandboxing środowiska operacyjnego AI Scientist może zapobiec wyrządzeniu szkód przez agenta. Oprócz przytoczonego wyżej przypadku samowolnej zmiany kodu, było jeszcze kilka innych podobnych sytuacji. W jednej z nich było napisanie kodu, który ponownie uruchomił doświadczenie, powodując niekontrolowany wzrost procesów Pythona, czyli to było robione w Linuxie, i ostatecznie wymagając ręcznej interwencji innym razem, the AI Scientist edytował kod, aby zapisać punkt kontrolny, dla którego kroku aktualizacji, co zajęło prawie terabajt pamięci. Ujujuj. No i dobra, koniec artykułu. Raz wam go podlinkuję, bo taki jest mój cel, żeby szerzyć właśnie wiedzę wśród was. Pozdrawiam serdecznie.